Cześć wszystkim, zaczynam taką serię No Cuts. Będzie polegała na po prostu mówieniu przez jakieś 2-3 minuty. Na początek przestań oglądać, wyłącz to i coś zrób ze sobą, bo szkoda twojego czasu. Robię to po to, żeby się troszeczkę zmienić, żeby to mi pomogło osiągnąć pewien cel. Generalnie, bycie szczęśliwym, takie tam. Jestem osobą, która zawsze znajdzie coś negatywnego. Zawsze, we wszystkim. I to jest z jednej strony spoko, z drugiej strony masakra, bo nie daje mi to spokoju. Ostatnie 2 dni, powiem szczerze, że całkiem pozytywne. Tak obiektywnie rzecz ujmując, patrząc z zewnątrz, można by powiedzieć, że bajka, wszystko spoko. Byłem na Wiankach w Krakowie i pomimo, że nie lubię takich wydarzeń, takich zgromadzeń, gdzie są tłumy, muszę powiedzieć, że miasto całkiem spoko poradziło sobie. Całkiem ładne te fajerwerki, autobusy były zastępcze, ludzie też w miarę ogarnięci, nie było syfu, nie było, dało się przeżyć. Potem na mieście było takie to silent disco. Nie, sporo się dzieje w mieście, w sumie to tym się widzi i przyznaje, że to trochę napawa optymizm. Druga rzecz, dzisiaj byłem na Gortat Camp, na meczu Marcin Gortat Team versus Wojsko Polskie i powiem, że to też super zrobione, bo takie wydarzenie, to nawet to nie był mecz jako mecz, to było super zabawa, świetna muzyka, oprawa muzyczna świetna, można powiedzieć lekko po amerykańsku wszystko, ale bardzo mi się podobało. Włączanie publiczności do gry, rzucanie piłek, koszulek. Jeszcze jak to potem ogłosił, że te wszystkie tam 9 dzieciaków będzie jechało do Stanów. No super, aż lekko było na sercu i tak łzy w oczach się pojawiały. Także no całkiem 2 pozytywne dni i chcę się skupić na tym, a nie na tym, na tych wszystkich minusach, które gdzieś tam po drodze dostrzegam. No to tyle. No trzymajcie się, cześć.